Witajcie, z tej strony Odkrywca Adie, który jest właśnie kolejny materiał z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. Tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku mieliśmy wyprzedaż lodów, która dość mocno zwiększyła naszą populację w stolicy. Dosłownie było takie wielkie boom. Boom populacyjny był w naszej stolicy, głównie w sferze inżynierów, bo oni właśnie potrzebowali te lody. No i efekty są bardzo zadowolone. Patrząc na to, ile rody nam dają populacji, czyli taki jeden budynek to 20, oczywiście to są różne statystyki, bo na przykład ten daje... No, jak widzicie, każdy budynek daje inne łączne statystyki, bo to zależy od poziomu wieżowca. Więc daje to potężny i tak potężny bonus, jeśli mowa o populację. Też jeszcze będę planował tutaj meskę dostarczyć do tego miasta, aby jeszcze bardziej zwiększyć populację inżynierów, bo to będą kolejni dodatkowi mieszkańcy. A teraz zobaczmy, jak tam nasza populacja. No, jest nawet spora w stolicy. Widzę, że produkcję zboża trzeba będzie poprawić i to dość szybko, bo są braki w produktach rolniczych, zwłaszcza w produkcji zboża. Więc myślę, że chyba zaraz bym to poprawił. A przykładowo to taka stara wyspa. Może nie aż taka stara, ale trochę czasu już tutaj minęło. I może by nawet ta wyspa coś funkcjonowała w tym kierunku, chociaż nie wiem, nie jestem pewny. Ta, no tutaj jest dość duży problem, bo nie mam jak to zrobić. A jak tutaj zboże? Zboże? Bardzo mało. Ewidentnie mam go za mało tutaj. A też zwiększyć produkcję tego zboża nie mam zbytnio jak, bo już tutaj nie ma miejsca. No właśnie, jest taki tutaj już problem. Przy tym... Niby jeszcze ta wyspa jest tutaj ogromna. No niby jest tutaj wolne pole do wykorzystania. No, mogła być tutaj nawet szansa wykorzystać. Tylko pod warunkiem, żebym miał wolny statek, ale na szczęście mam. Więc dobra, to zróbmy to tak, czyli dostarczmy trochę desek. Trochę tego i jeszcze dużo starych belek, bo to będzie bardzo ważne. I to jest ta wyspa. Tędy nie dostarczę ładunku, ale dostarczę pewnie gdzieś jakoś tu... O, tu. Dobra, przyspieszmy sobie czas. Może nawet trochę wyższe tempo. Jak tam moje badania? Jaki to jest etap? Etap jest taki, że teraz badamy kartę, która zwiększy znowu populację. W porządku. Może być i tak. Może bym jeszcze zwiększył produkcję gliny. Tutaj. A wiecie co? Bo chyba to jest nawet na minusie. Właśnie, no to... Mógłbym tak to zrobić. O, i teraz już będzie tutaj na plusie. Przy okazji jeszcze będę produkować te perły, które są potrzebne do biżuterii. Jak ty tam? Okej, ty powoli płyniesz, to chodźmy teraz do Nowego Świata. Tutaj znowu są spadki populacji i to są inżynierowie? Bo lody. A lody dlaczego? Bo mam za słaby szczek handlowy, czy jak? Lody. Gdzie są te lody? Lody. Dobra, zróbmy to tak. Może dlatego, że jeden statek mi nie wystarczy. Ale to dziwne, bo... Nie powinno być aż takie duże zużycie. Przecież jak patrzyłem w statystykach razem z wami, to nie było większego zużycia lodów. No właśnie, 14 ton to nie jest jakoś specjalnie
Rzecz, że po prostu tak długo płynie statek. We've got to be agile. Dobra, więc na pewno ja tutaj zrobię. Na pewno dobuduję kolejne nabrzeże. Czyli te takie molo. Pils, dokładnie. Jeden pils postawiony. Ile ja mam tutaj lodów? Ewidentnie za mało. A dlaczego? Dlaczego to jest wina tych lodów? Bo myślałem, że jednak jest to już zabezpieczone, ale widzę, że jednak nie. Okej, czekolada jest na dobrym poziomie. Mleko. Właśnie, ciekawe co z mlekiem. Mleko jest na plusie, to wołowinę bym potrzebował. Więc to nie jest jakiś problem duży. Aby to zaspokoić. Więc farmę bydła mógłbym postawić nawet. Proszę bardzo. Teraz mam wołowinę na płucie. I jeszcze raz tak wspomnę. Tutaj mamy produkcję 16. W stolicy. Albo lepiej. Może dlatego, że to jest minimalny wzrost. Nie jest jakby duża nadwyżka, pomimo że produkujemy. Nadwyżka to tylko różnica 2 ton na minutę. A trzeba jeszcze dodać transport. Który też trochę idzie w tym kierunku. Więc muszę dodać nowy tutaj statek w tym zakresie. Wobec tego ani już. Tutaj wrócę. No i wpływy będę potrzebował, bo już ich nie mam. Produkcja się zatrzymała, czyli nasza... raczej nie produkcja, tylko budowa się zatrzymała przy budowie tamy. Ok, mamy nowe wpływy, które będą potrzebne na jeszcze większą flotę statków. Czyli to mam. A mógłbym nawet spróbować zrobić taki szlak za pomocą sterowców. I może byłoby nawet to dobry pomysł. We have the devil to pay. A zbudujmy ten statek powietrzny i zrobimy też taki szlak handlowy nie drogą morską, tylko drogą powietrzną i może dzięki temu będzie szybciej się dostarczało ładunki? Aby nawet to przetestował, bo w ogóle jakoś nie stosuję te mechaniki. A kto wie, może być nawet pomocna. Że to skoro tak, to zobaczmy co tu się dzieje. Jaki jest poziom etapu budowy tamy? Dobra, lepsze mam pytanie, czy aż taki duży poziom będę miał tutaj tego prądu? Tak teraz na to patrzę, że to chyba ma bardzo ogromny zasięg. No ciekawe, czy faktycznie tak to będzie. No dobrze, a tutaj jak tam?
to zaraz skończymy, więc zostanie chyba ostatnia faza, czyli faza inżynieria. Więc tutaj będziemy musieli poczekać jeszcze. To jeszcze raz wróćmy tutaj. O, i czy ty już dopłynąłeś na miejsce? Nie, już prawie jesteś. I mam mało robotników. Could be worse. O dziwo. O dziwo tak. Trochę dziwne to było, ale okej. Jeszcze to taką dzielnicę sobie zbudujemy, tylko nie, nie będzie dostępu do wszystkich domków, jeśli mowa o drogę. Bez połączenia z drogą to taki budynek zostanie opuszczony. No i nasze postawimy, mianowicie jakoś tak. Okej, okay, kolejny etap budowy tamy został skończony. Ukończ etap. I ostatni etap wymaga bardzo dużo oberos. Trochę betonu zbrojeniowego i trochę okien. Czyli byśmy potrzebowali bardzo dużo oberos teraz. To znaczy, żebym musiał zrobić nową dzielnicę mieszkalną w tym celu. I może nawet bym dał tam u góry. Czyli zbudujemy tutaj taki most. A właśnie tutaj. Taką drogę. I tutaj postawimy nowy rynek. I od razu na start bym już tutaj przygotował jeden budynek, czyli mianowicie pocztę. Poczta tutaj. A może najpierw zamiast poczty, to najpierw domki postawię, tak będzie łatwiej. Proszę bardzo, teraz mógłbym postawić pocztę. I dzielnica Jonas może się rozwinąć. O, to też złożę żelazo, tak poza tym. I chyba jeden domek się nie zmieści się. W tej dzielnicy, szkoda. To może bym to jakoś wypełnił? Jakąś ozdobą? A może coś tutaj postawię? A może coś takiego? Gazeta? Gazeta do dupska bym powiedział. Pewno dam na to. To będzie bardzo kosztowne w populacji, jeśli mowa o turystów. I to bardzo mnie to zaboli. Dobra, czyli tak, to jest ogarnięte, to też. Cytusy są najgorsze. Właśnie, cytusy są najgorsze pod tym względem, że one są potrzebne do produkcji lodów. Niestety. I nie mam cegieł, żeby było weselej. Dobra, nawet nie jest to teraz oberos. A, remiza. No tak, zapomnieliśmy o jednym budynku, czyli remizie. I też jeszcze szpital. I posterunek policji tutaj postawię. A raz jeszcze bym postawił... kaplicę.
kupić coś, co jest potrzebne, która by dała zadowolenie naszej kasie robotniczej. Jedna kapica tutaj wystarczy, czy potrzebuję? Nie, potrzebuję jeszcze drugą. No ma większe dzielnice. Bardzo mnie to cieszy. Ale bardziej mnie cieszy to, że będę mógł rozbudować produkcję lodów. To jest dla mnie w sumie najważniejsze w tym aspekcie. Czyli tak, spokojnie mogę postawić jeden zakład nowy. Mógłbym, ale nie mogę. Bo nie mam cegieł. Więc sobie poczekamy jeszcze. A te cegły? Chyba, że mógłbym wziąć cegły z jednej wyspy, gdzie jest produkcja. O, właśnie tutaj. I może tak zrobimy. Oraz jeszcze jedna taka rzecz. Mianowicie bym stworzył szlak handlowy. Tylko pod warunkiem. Czy to zostało już zbudowane? Nie, jeszcze budowa trwa. Jeszcze musimy poczekać. O, właśnie, jak tutaj jesteśmy już, to bardzo chętnie bym wziął to jeszcze trochę tego. Sobie tutaj wrócimy. No, może trochę będzie nawet tutaj za dużo żelbetu, ale okej. Kolejna misja. Be the star to steer us. Dobrze, mamy nowy statek, który ma jakby takie dwie platformy, to, czyli dlatego ma... O, fajna karta, która zwiększa populację. No i on ma takie jakby... Dwie jakby, nie wiem, platformy towarowe. Czyli dzięki temu ma większy ładunek. Ale bądź co bądź, ma większy slot, dlatego nowy szlak handlowy, on ma tylko 5 slotów, więc pamiętajmy o tym. I... Teraz stworzę szlak handlowy na lody, czyli tutaj. Idzie to teraz do przylądka za pomocą tego. I fajnie. O, i nowa karta też się zbadała. Też oczywiście karta, która zwiększa populację. Czyli to, co uwielbiamy. I tak, czy tutaj mam gdzieś jakiś fajny ratusz? Mam. Tylko czy to wpływa na uczonych? Bo niektóre karty jakby nie pomagają ze wzrostem. No właśnie, z wyłączeniem uczonych, czyli na to nie wpływa. Niestety. Ale może coś tutaj? Nie. Tutaj jest wszystko zajęte. Tutaj też jest zajęte. Tutaj podobna historia. To może tutaj. I jeszcze taka karta jak ta. Teraz karta tutaj. I tutaj już jesteś na miejscu. I teraz tak. A może ty tutaj wystarczysz na spokojnie? Powinnaś wystarczyć nawet. Więc tak, 150 tego. I 150 tego. I płyniemy z tym do nowego świata. Ty już wszystko zrobiłeś, to teraz mogę przenieść się jakoś tutaj, zrobić tutaj tą produkcję. Tylko najpierw, co ja oczywiście potrzebuję, a mianowicie ja potrzebuję tutaj stację paliw, aby
te farmy pracowały z pełną wydajnością. Nawet tutaj już postawię budynek. A przy nim takie dwa składy. A nawet i trzy. Aby ta wydajność logistyczna działała jak najlepiej. I teraz tak, tory kolejowe, które będą bardzo istotne, aby dostarczać paliwo, a raczej ropę do produkcji. I no i co, jest jeden problem, mianowicie mam mało desek i może też troszkę bym cegieł dostarczył, ale mam już tutaj jeden statek wolny, więc może bym go wykorzystał. I jeszcze raz tutaj wracamy. Chyba tam te karty się zbadały, to zróbmy od razu ekspedycję tutaj. Płyniemy. Nowy świat. Tutaj brakuje towarów, chociaż ta produkcja jest wyrównana. Albo nie jest wyrównana. Teraz jak zauważyłem. A jak wygląda produkcja tych minerałów? Są na plusie, czyli jakby mnie stać jeszcze na jeden taki zakład. Jeden zakład produkujący rody. Jeszcze drugi zakład produkujący rody. I 20 ton mamy dzięki temu. Tylko czy ja nie przesadziłem? Nie, tutaj się wyrównało. Co tam rody jeszcze potrzebują? Rody potrzebują jeszcze mleka. Mleko to na pewno mam. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, to mianowicie cytrusy. Jest w porządku, dobrze. No to fajnie, że to tutaj zwiększyłem produkcję. Bardzo mnie to cieszy. Ale widzę, że kopalnie potrzebuję. Czy ja mam jeszcze wolne złoża? Mam. Nawet jedno tutaj po drodze. To od razu bym postawił tutaj kopalnię. Żeby wyrównać chociaż wszystko, całą produkcję. Nowa kopalnia, proszę bardzo. No i dobra. Wszystko jest w porządku. Łączę. Sam na plusie. Pieczone banany. Są w porządku. Tortilla. Jest w porządku. Rum. Jest w porządku. To może kawa. Jest w porządku. Kapelusze. Sam na minusie. A postawmy to od razu to. To się wyrównało. A to? To jest na minusie. A czy bawełny ma więcej? Nie, potrzebuję nowego zakładu. I teraz zobaczmy, czy to się poprawiło. Tak, teraz już jest poprawione. Dobrze, no to bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, przylądek. Your ship has returned from its voyage. Rozbudowa produkcji zboża.
Tam oczywiście 216, tak. Trzeba jakoś to zbudować fajnie. Kolejny zakład. Tyle ile fabryka nam dała. Dobra, teraz tutaj. The people celebrate your leadership. Teraz tutaj taki myk. Przepraszam. Stawiamy dalej. Ship constructed. I dobra, jak to koniec, no to to już usunę. Teraz jeszcze troszkę poczekamy, aż zobaczymy, jaka jest pełna wydajność produkcyjna. Tutaj paliwo jest w porządku. Nie wiem, czy kończę, że tu coś dojedzie. A przyspieszę czas na wszelki wypadek. Cały czas tylko tutaj daje się. A, już idzie paliwo w końcu. Teraz mogę zobaczyć. 40 ton, no to bardzo ładny wynik. Czyli tak, to w tym momencie ja mógłbym stworzyć szlak handlowy. Stąd, tutaj. Trzy sloty. Dajemy to. Mr. Pelikan. New orders. Jakieś tutaj zadania od mieszkańców przy okazji. Zrobimy sobie tutaj fotografię. Przesyłamy. Halo, halo. Joneos. Nie tutaj. Quod erit demonstrandum. Nie tutaj. Tutaj. A dlaczego? Co się dzieje? Halo, halo. Co tu się dzieje? No to pocztę powinienem mieć na plusie. A o dziwo nie mam. Nie wiem dlaczego.
Ale wiem jeszcze, jak mogę zwiększyć tutaj zadowolenie sztucznie. Znaczy nawet nie zadowolenie, tylko populację. Zbudujmy sobie plażę. Chciałbym zbudować, tylko nie ma tyle. Tak. Chodźmy tutaj. Tak też to jeszcze poprawimy. To tam mamy chyba zadanie od mieszkańców, czy to jest tam do tamy? Nie, to jest do tamy. A, i ładunek już jest. Jeszcze tylko zobaczę sobie badania, bo już chciałbym skończyć ten materiał. Aha, badania zaraz się skończą i to jest ten, co produkuje trochę ziółek, trochę mleka. Tylko w tym potrzebuje więcej siły roboczej, takim kosztem. I teraz chyba powinna badać się... Nie, jeszcze jedna taka karta. A później będzie masowa produkcja kawy, trochę tej bawełny i później rumu. A sobie zobaczmy dziedziny badań. Czyli tylko tutaj idą takie karty od portu. Produkcja komara. A mógłby nawet to wziąć. Troszkę tutaj zestawów. A te roślinki. Tutaj możemy wziąć. O, jeden olbrzymi. Bierzemy to. Dobra, i w tym momencie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.